Uciekał, polowałem na ciebie, obserwowałem, gdzie tutaj się poruszasz, z kim rozmawiasz. Dobra, udało mi się wreszcie. Marcin, The Polish, Zombie, Wrzosek, witam cię serdecznie. Powiedz mi... Uciekałem, bo się bałem, mówię, kurde, jakiś wielki dziad mnie goni. Myślę, że pozawijałbyś mnie w chińskie 8 szybciej, niż bym się zorientował. A teraz tak na poważnie. Jak humor, jak nastrój, jak zdrówko, jak samopoczucie na dzisiejszy dzień? Powiedz nam tutaj dwa zdania, jak to wszystko wygląda. Nastawienie jest rewelacyjne, czuję się po prostu świetnie. To przygotowanie przeszło bez żadnych kontuzji. Trenowałem na 100%, wypoczywałem pomiędzy treningami, nic innego nie robiłem, 100% skupiłem się na trenowaniu i mam nadzieję, że to przyniesie rezultaty i już 3 grudnia zostanę nowym mistrzem KSW. Powiedz mi, mówi się, że ta gala KSW 37 tak naprawdę tą walką wieczoru i taką walką, na którą wszyscy czekają, jest walka Popek Monster, tak, kontra Mariusz Pudzianowski, czy tam Mariusz Pudzianowski może kontra Popek. W moim takim skromnym mniemaniu i tu na pewno wielu kibiców w naszym kraju, chyba tą taką walką, gdzie tam gromy będą szły z jasnego nieba, to jest walka twoja razem z Kornikiem. Zgadzasz się ze mną? Na pewno się zgadzam, ale sam muszę przyznać, że na walkę Popka też czekam, więc najpierw zajmę się Kornikiem, a potem siadam sobie wygodnie z jakimś trunkiem i oglądam Popka i Pudziana. Oczywiście zerknąłem na twoje popisy tutaj w oktagonie. Mam wrażenie, znaczy na pewno nie wrażenie tylko, bo tak rzeczywiście jest. Te twoje umiejętności graplerskie, tak, są niesamowite. Czy życzyłbyś sobie, żeby ta walka potoczyła się w parterze, stójka? Czy jeszcze, jak to się mówi, Tito i chcesz go po prostu skończyć? Na pewno chcę go skończyć. Wolałbym zrobić to w jakiś bardziej brutalny sposób, niż poddać go. Poddanie jest jednak taką formą, że faktem przełamuje się swojego przeciwnika psychicznie, ale wolałbym jakieś naprawdę mocno to skończyć, więc... Ale jeżeli mi odda coś, to wezmę szyję czy rękę. Może rękę nie, bo widziałem, że on ma przeprosty w łokciu i ciężko go oddać technikami na łokieć, ale coś tam myślę, że się naszykuje. Trochę takiej, jak to się mówi, mam wrażenie brudnej krwi jest między wami i to chyba wszyscy widzą. Miałem okazję porozmawiać jeszcze z Kornikiem na ten temat. Chciałbym trochę usłyszeć od ciebie. To jest taka złość sportowa, czy tak prywatnie między wami też tam dochodzi do jakichś zgrzytów? Jeżeli tak, to dlaczego? To znaczy prywatnie nie ma żadnych zgrzytów, tutaj chodzi tylko o konflikt interesów. On jest aktualnie mistrzem, ja jestem pretendentem. Ja chcę być mistrzem, on nie chce być pretendentem. On chce pozostać mistrzem, więc i tutaj rodzi się ten konflikt interesów. No nie będziemy raczej na pewno kumplami po tej walce, to jest już pewne, ale mówię, no zakończymy to w klatce, jak rodzimy mężczyźni, damy sobie po ryjach i to chyba będzie zakończenie tej zwykli, ale to prawda, nie lubię go. Długo, długo, bardzo długo chyba czekałeś na swoją szansę, co? Tak to jakoś gdzieś tam uciekało nam w czasie, wszyscy mieliśmy wątpliwości, czy to będziesz ty, czy w końcu cię wystawią przeciwko niemu. No i się udało, jesteś szczęśliwy na pewno. Powiedz trochę, jak się generalnie, wiesz, jak się zaopatrujesz na ten temat. To znaczy, ja jestem bardzo szczęśliwy, że włodarze KSW dają mi taką szansę zawalczenia o pas największej organizacji w Europie, którą niewątpliwie jest KSW i czuję się po prostu, że jest to wielkie wyróżnienie dla mojej osoby. Myślę, że swoimi zasługami to, że działam już na tej scenie parę ładnych lat, biłem się dla największej organizacji. Myślę, że to była naturalna kolej rzeczy, żebym w końcu spełnił swoje marzenie i zawalczył na KSW. Po pierwszej walce byłem na tyle przekonywujący, że włodarze postanowili mi dać walkę o pas i jestem z tego powodu szczęśliwy. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie i postaram się nie zawieść moich fanów. I przede wszystkim nie zawieść siebie, bo to jest tak naprawdę moja szansa, moja walka i tylko ode mnie wszystko zależy. Wiem, że to ciężko jest porównać, ale jakbyś miał tak, no zestawić, czy walka tutaj z Wolańskim była trudniejsza, czy myślisz, że tutaj poprzeczka jednak będzie dużo, dużo wyżej postawiona przez aktualnego mistrza? Wiem, że to może się wydawać takie pytanie na miejscu, bo ktoś mi powiedzieć, ba, no będę walczył z mistrzem, to chyba z najlepszym gościem, jeżeli chodzi o kategorię piórkową, ale to, wiesz, nie zawsze tak wygląda. Powiedz trochę o tej walce, którą już tam wygrałeś. No jasne, szczerze mówiąc, odnośnie walki z Kornikiem będę mógł coś więcej powiedzieć po walce z Kornikiem, bo mogę tylko powiedzieć na papierze. Na papierze Filip Wolański jest o wiele mocniejszym przeciwnikiem niż Kornik. Chodzi o jego eksplozywność, o jego umiejętność kończenia walk przed czasem. Bardzo, bardzo eksplozywną stójkę,
wytrzymałość, obronę obale i myślę, że tutaj w tych aspektach przeważa na papierze nad Górnikiem. Więcej powiem Ci, jak się spotkamy 4 grudnia, wtedy będę mógł jakby porównać tak naprawdę, jakimi byli przeciwnikami. Niesamowite jest to, jak wy zawodnicy młodzi, bo chyba mogę powiedzieć jeszcze, że jesteście młodymi zawodnikami, gdzieś ta kariera jeszcze przed wami jak najbardziej może się toczyć latami, możecie robić wielkie wyniki, zarabiać dobry cash i tak naprawdę powiększać grono tych swoich fanów. I do czego zmierzam? Niesamowite jest to, jak przyjeżdżasz tutaj na taki media trening i widzisz tych młodych wszystkich fanów, którzy tak mocno do ciebie podbijają, chcą te podpisy, są tak zafascynowani swoją osobą. Czy to jest dla ciebie motywujące? Czy to ci daje kopa? Co jest w ogóle takim też motorem napędowym? Co pomaga ci przygotować się, wyjść, walczyć z sercem? Znaczy tak, to mnie motywuje, ale najbardziej motywuje mnie to, że do Górnika przychodzi 2 razy tylu osób po zdjęcia, co do mnie. Ja chcę być tą osobą, do której przychodzi 2 razy tyle. Myślę, że to będę ja po tej walce. Marcin, mówiąc krótko, chcesz być mistrzem, myślisz, że zasługujesz na mistrza i zrobisz wszystko, żeby tego mistrza zdobyć i żeby pas wrócił z tobą do domu, tak? Zdecydowanie tak. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że do 3 grudnia nic się nie wydarzy, że zdrówko będzie dopisywało, że będziesz w sosie. Będę na miejscu, z czego się bardzo cieszę, no i mam nadzieję, że dacie tam kurde do pieca. Jasne, ja się nie mogę się doczekać i zapraszam wszystkich przed telewizory i na halę. A my pogadamy pewnie po walce i wtedy ci będę porównać to trudniejszym przeciwnikiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jonas, super. Dzięki.